Dzień dobry. Dzisiaj zapowiadany drugi odcinek o książce Następne Brosze. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co w niej się znajduje, ale przede wszystkim w jaki sposób zebrałem do niej materiały. Wszystko rozpoczęło się od tego, że kiedy skończyłem pisać część pierwszą, wydawało mi się, że już naprawdę osiągnąłem pułap jakiś maksymalny, jeżeli chodzi o spisanie wiedzy. Oczywiście to była nieprawda. Osiągnąłem pułap maksymalny w tamtym momencie, ale fryzjerstwo męskie się rozwija. Fryzjerstwo w ogóle się rozwija. My rozwijamy się jako ludzie. W związku z tym okazało się, że bardzo szybko życie podało mi nowe tematy. Między innymi to, że zacząłem uczyć w szkole, sprawiło, że spojrzałem na wiele spraw związanych z zawodem z zupełnie innej perspektywy, bardziej edukacyjnie, bardziej szkolnie, ale też w taki sposób, że nie wszystko, co ja wiem, muszą wiedzieć inni. Nie wszystkim, czym ja się interesuję, muszą interesować się również inne osoby. Tak samo moje dość liczne podróże po świecie, które zawsze są mocno sfokusowane, oprócz turystyki, na zawodzie, na fryzjerstwie, na poznawaniu ludzi, na łączeniu życia codziennego z rzemiosłem. To wpłynęło bardzo mocno na poszukiwanie, ale też wylęgnięcie się tematów samych, tak po prostu samych z siebie w pewnym momencie. W związku z tym, kiedy okazało się, że nie wiadomo skąd pojawiły się nowe tematy do opisania, zacząłem myśleć nad tym. Rozdziały pojawiały się same, tytuły rozdziałów o amerykańskim barbershopie, czy o jednym z moich największych koników, jeżeli chodzi o fryzjerstwo męskie, czyli popkultura, a fryzjerstwo męskie. To jest naprawdę bardzo ciekawy rozdział, zupełnie, absolutnie z innej bajki, z innej beczki. Moje dziesiątki kilometrów spędzonych w podróżach właśnie po to, żeby to wszystko opisać i opowiedzieć, sprawiły, że powstał między innymi rozdział amerykański barbershop. Z niego jestem bardzo dumny. To jest rozdział, który no jak nic innego pokazuje, skąd nam wyrastają nogi, skąd się tak naprawdę bierzemy jako fryzjerzy. Ale też daje dużo pokory. Dużo pokory i dużo nadziei. Kiedy spędzałem kilka dni w amerykańskim muzeum w Ohio, szukając tam materiałów, dokumentów źródłowych na temat fryzjerstwa męskiego w Ameryce, zauważyłem, że te same problemy, z którymi się spotykamy teraz, to fryzjerzy amerykańscy już to przerabiali. Przerabiali rozkwit, przerabiali upadek, przerabiali wszystko to, co teraz widzimy również w Polsce, co widzieliśmy w Polsce w latach 90., co widzimy troszkę teraz również po pandemii. Cała ta historia z tym, że niektóre zakłady mają trochę mniej klientów, że na początku był duży ruch, teraz jest bardziej umiarkowany. To wszystko pokazuje, że z takimi historiami już mieliśmy do czynienia. Dokładnie zanalizowałem przyczyny rozkwitu i przyczyny upadku amerykańskich barbershopów. Również przyczyny powolnego renesansu. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo interesujące. To są podróże, rzemiosło, fryzjerstwo, pokora i praca. To wszystko razem się łączy w jednym wielkim tyglu. Ale oprócz takich rozdziałów do czytania, jak amerykański barbershop, fryzjerstwo męskie w popkulturze i inne, są również rozdziały techniczne. W drugiej części całej tej opowieści, czyli w drugiej części Następnego Brosze, będziecie mogli przeczytać kolejnych 50 fryzur opisanych. Kilka jest naprawdę bardzo zaskakujących, ale również tam są fryzury dla seniorów. Fryzury dla seniorów, ponieważ w pierwszej części mogliście przeczytać o fryzurach dla dzieci. Tutaj są fryzury dla seniorów. To są te dwa końce tego fryzjerskiego spektrum, które gdzieś się przecież spotykają. Spotykają się, gdzie? No, na fotelu. U nas na fotelu się spotykają. Ostatni rozdział. Składniki kosmetyków. Więc oprócz mojej wiedzy praktycznej, wynikającej z rutyny, z wielu lat pracy, tak dalej, obserwacji kosmetyków, włosów, skóry, klientów i tak dalej, oraz podbudowy teoretycznej w postaci przeczytania dziesiątek książek o składnikach kosmetyków, takich, jakich, owakich, spędziłem wiele godzin na rozmowach z nie z kim innym, jak właśnie z doktorem Łukaszem Janusem, który zajmuje się właśnie produkcją kosmetyków. To on uzmysłowił mi pewne fakty, o których nie wiedziałem. Więc cała książka Następne Brosze jest do czytania, do analizowania.
do postawienia na półkę oraz do położenia w poczekalni, żeby móc zawsze do niej wrócić. Za 2 tygodnie kolejny odcinek, wy już możecie zamawiać wersję limitowaną, która się już kończy, już za chwilę jej nie będzie, lub wersję regularną. Wszyscy, którzy zamówią dziś, otrzymają ją jako pierwsi. Wysyłamy 1 września. Książka będzie gruba, ponad 400 stron. Grubsza od pierwszej części, ale pokazuje, że fryzjerzy męscy idą do przodu i że w pandemii nie zmarnowaliśmy czasu. Dziękuję za uwagę. Za 2 tygodnie widzimy się znowu.